Był taki sam dworzec, jeździłam. Trzasnyć, tak? Jest że mają samo. Straszny ponad dworzec. Chyba mi się wydaje, w zimie się znosi to wszystko, jak latem. Czarno. Przynajmniej odoru nie ma takiego, jakie się latem spotyka. Najbardziej potrzebował byłoby wymienić chodniki. Toalety można byłoby wyremontować i poczekalnie, ławki szczególnie. Miejscowy ratusz rozkłada bezradnie ręce, bo problem zna, ale obiekt ma prywatnego właściciela i urzędnicy nic w tej sprawie zrobić nie mogą, tłumaczy Hubert Wiśniewski z Urzędu Miasta w Przasnyszu. Każdy chciałby, żeby ten dworzec naprawdę wyglądał dużo lepiej. To nie jest wizytówka miasta. Chcielibyśmy, żeby ten dworzec naprawdę wyglądał przyjaźniej, czyściej, estetycznie. Jedyne, co my możemy zrobić, to wysłać pisma ponaglające do sprzątnięcia. Takie pisma wysyłaliśmy. Od dźwięku, od zewu na to pismo jako takiego nie było. Obiekt 5 lat temu od Skarbu Państwa przejęła spółka Mobilis, która zarządza także dworcami między innymi w Ciechanowie, Mławie czy Ostrołęce. Firma twierdzi, że dworzec jest utrzymywany w najlepszej możliwości kondycji. Tak jak każdy tego typu obiekt, corocznie jest kontrolowany. Tak brzmi stanowisko firmy. Jako grupa Mobilis jesteśmy właścicielem dworca od 5 lat. Budynek został wybudowany kilkadziesiąt lat temu i niestety przez lata jeszcze jako własność państwowa nie był remontowany. Koszty potencjalnej modernizacji są bardzo wysokie i w obecnej sytuacji rynkowej, kiedy marża na rynku przewozowym jest bardzo niska, samodzielnie PKS Przasnysz nie jest w stanie przeprowadzić generalnego remontu. Mobilis szuka również partnera, z którym mógłby zainwestować w tabor i sam przasnyski dworzec. Tak, jak się to dzieje w Ciechanowie, gdzie właśnie rozpoczęła się przebudowa dworca. Ci, którzy czekają, na pewno przyjemniej by im było czekać w warunkach na poczekalni jakichś godnych ludzi. Sprawą zajęła się Katarzyna Kozłowska, a teraz zajrzymy do Radomia. Mowa będzie o kimś, kto pokonał 50 rywali z 13 krajów. Młody radomianin Mateusz Radecki zdobył złoty medal na Olimpiadzie Informatycznej Europy Środkowej, która odbyła się w Rumunii. Nikt w tym roku w całej Polsce nie otrzymał takiego wyróżnienia. O tym, jak wyglądała Olimpiada i co musiał zrobić, by osiągnąć taki sukces, Mateusz zdradził w rozmowie z Karoliną Sierką. Jak cię nazywać? Mistrz? Chyba mistrz do końca nie, ponieważ jeżdżę po niewiele konkursów i zajmuję dość wysokie miejsca, ale to, co mi się wydaje, to nigdy nie udało mi się tak wygrać. W Rumunii na przykład byłem trzeci, na polskiej olimpiadzie byłem drugi, na kilku innych polskich konkursach byłem trzeci, no dążę do tego, ale... No